16 marca obchodzimy 51. rocznicę śmierci Jerzego Szaniowskiego. Postać wybitna, może trochę niedoceniona, samotnicza, małomówna, ale na trwale wpisana w życie i krajobraz gminy Serock, Zegrzynka, obecnie Jadwisina, i powiatu legionowskiego. Jest to też okazja ku temu, aby przy okazji rocznicy śmierci wracać do tej postaci, która, jak wspomniałem, nie zawsze jest doceniona, ale niezwykle ważna. Bardzo cieszą wszelkie inicjatywy, które są podejmowane na terenie powiatu legionowskiego, zarówno przez gminę, szkołę podstawową, jak i chociażby przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie. Jako stowarzyszenie Zegrzynek Szaniowskiego organizujemy od 3 lat jego festiwal. Festiwal związany z propagowaniem zarówno twórczości mistrza, jak i jego osoby. Poprzez Szaniowskiego chcemy promować nasz powiat, ale chcemy też, żeby nasz powiat i gmina Serock promowało działania naszego stowarzyszenia. To, co jest dla nas w tym momencie ważne, to zorganizowaliśmy konkurs na plakat teatralny. Zgłoszono kilkanaście prac, prace bardzo ciekawe, autorów uznanych, jak pani Pongowska Anna, czy jak Robert Żbikowski, ale i też dzieci, młodzież. Bardzo piękna wystawa, która będzie krążyła przez powiat legionowski, w samym powiecie, jak również w gminie Serock. Ta wystawa miała swoje miejsce również w Legionowie. Jerzy Szaniowski, tak mocno związany z serocką ziemią, to bezsprzecznie wielki, choć trochę zapomniany dramaturg, felietonista, prozaik. Co roku serocki samorząd podejmuje działania w celu przybliżenia tej postaci naszym mieszkańcom i gościom. Przywołujemy jego twórczość i życiorys.